Najpierw obieramy ziemniaki, później ścieramy w maszynie, później odciskamy, później przygotowuję mleko, sparzam troszeczkę mlekiem, solę, troszeczkę mąki dodaję. Po wyrobieniu ciasta wrzucam na gotujące mleko, ściskacze, formujące ręko. No i taką potrawę bardzo lubi moja rodzina, jest to potrawa staropolska. Ziemniaki mamy wyciśnięte i co teraz? Teraz troszeczkę posolę. Mleko już zagotowane, także niewiele tak. Mamy czasu. Tak, mleko jest już zagotowane. Troszeczkę dodaję mleka, żeby sparzyć to ciasto. Sparzam to ciasto. Dodaję troszeczkę mąki ziemniaczanej. Wyrabiam. I teraz na gotujące mleko formuję i wrzucam ściskacz. Takie malutkie kuleczki, tak. Nawet nie kuleczki, takie... Takie podłużne, takie... takie ściskacze. I długo czekamy? A się ugotują. Czyli ile? 15 minut. I gotowe do spożycia. I gotowe do spożycia.